pan Paweł Papke, wielokrotny reprezentant kraju, zresztą wybitny sportowiec, wybitny siatkarz, pochodzący stąd ze Starogardu Gdańskiego dzisiaj, w wyjątkowej chwili, bo z bardzo optymistyczną nowiną dla miasta, powstanie tutaj siatkarski ośrodek szkolny. Chyba dla pana to jest również taka wyjątkowa chwila. Rzeczywiście, w zeszłym roku nie udało się doprowadzić, żeby w Starogardzie ten sos siatkarski, jak to potocznie mówimy, powstał. Natomiast w tym roku przy dobrej współpracy między Polskim Związkiem Piłki Siatkowej a lokalnym samorządem, dzięki panu prezydentowi i dzięki pani wiceprezydent, udało się doprowadzić do tego. Przy zaangażowaniu oczywiście pana dyrektora gimnazjum numer 2 i trenera, który tutaj jest jakby bazą tych wszystkich ruchów, Krzyśka Niedzieli, aby ten gimnazjum, czyli ten sos siatkarski tutaj powstał. Ja oczywiście, tak jak pan wspomniał, człowiek wywodzący się stąd, który tutaj mieszkał przez 15 lat swojej młodości. Nigdy nie zapomniałem o Starogardzie. Tutaj mieszkają moi rodzice, mój brat, moja cała rodzina. Bywam często w Starogardzie i osobiście bardzo mocno zależało mi na tym, aby ta szkoła powstała. No i się cieszę, że jakby sfinalizowaliśmy właściwie ten temat, czyli stosowne dokumenty już zostały wymienione. Teraz chodzi nam o to, żeby jak najwięcej dzieci uzdolnionej ruchowo, uzdolnionej siatkarsko, no też troszeczkę jak najwyższej, bo wiemy, że oczywiście jest to upowszechnianie sportu przez siatkówkę, ale w perspektywie chcemy wychować kilku reprezentantów naszego kraju, a niestety w siatkówkę potrzeba wysokich osób. Ale jeśli będą to niższe osoby, które mają duże predyspozycje ruchowe, czuciowe do piłki siatkowej, również bardzo gorąco zachęcamy, aby przyjrzeć się ofercie gimnazjum numer 2, przyjrzeć się ofercie siatkarskiego ośrodka szkolnego i aby może podjęły edukację w tym kierunku. No właśnie, pana determinacja chyba była szczególna, słyszałem, właśnie z tego chociażby powodu, że pan stąd pochodzi. Niełatwo było tutaj w związku przekonać, żeby zainwestowali w Starogard. W związku nie było problemu, było trochę problemów ze Starogardem, ale dzięki drobnym zmianom, jeśli chodzi o samorządność tutaj w Starogardzie, o wiele łatwiej się już w tym roku rozmawiało i tak jak pan wspomniał, no, byłem osobiście w to zaangażowany, aby ten sos siatkarski powstał w Starogardzie. Na ile wyniki sportowe siatkarzy, siatkarek starogardzkich wpłynęło na to, że jeszcze bardziej w tym kierunku poszły działania? No rzeczywiście, no, Starogard jest prężnym ośrodkiem, jeśli chodzi o siatkówkę i chłopięcą, męską, bo przypomnę, w historii nawet była tutaj B-liga, drużyna B-ligowa. Ja się wywodzę ze kresu startu Starogard Gdański, zdobywał też medale w historii, medale Mistrzostw Polski Juniorów czy Młodzieżowców. Teraz doskonała praca pana trenera Sintka z dziewczynkami, wicemistrzostwo młodziczek, także Starogard jest mocno zauważalny na mapie siatkarskiej, zresztą kilku tutaj doskonałych siatkarzy wywodzi się ze Starogardu. Jest Krzysztof Niedziela, który wiele sezonów spędził w Ekstraklasie. Są bracia Prusowie, którzy godnie nas reprezentowali, czy w reprezentacji Polski, czy na parkietach ligowych. Świętej pamięci Maciek Olszewski, który zapowiadał się i już był wybitnym zawodnikiem, jeśli chodzi o piłkę plażową. Także no, historia stoi za nami. Bardzo się cieszę, że udało się przekonać włodarze miasta i Polski Związek Piłki Siatkowej do tego, aby zainteresowało się Starogardem. Pan jest przykładem tego, że młodzież utalentowana w tamtych czasach musiała uciekać ze Starogardu do większych ośrodków, tam gdzie bardziej stawiali na to wychowanie siatkarskie. Z tymi sosami teraz, które wchodzą, będzie chyba inaczej i ta młodzież może tutaj podnosić kwalifikacje. Rzeczywiście, tutaj pan prezydent Stachowicz wspominał, tworzą się klasy siatkarskie w dwóch podstawówkach. To będzie taka piramida tego naszego gimnazjum tutaj w Starogardzie. Jest oczywiście start Starogard Gdański, którym ta młodzież oczywiście będzie miała przynależność klubową do startu Starogard Gdański, jednocześnie będzie uczestniczyła w programie SOS-u. Najwybitniejsi zawodnicy, bo taki cel jest całego, to jest program ogólnopolski, jest zaangażowany w te ponad, na tą chwilę, ponad 3,5 tysiąca młodzieży, ponad 200 trenerów. Naprawdę to są olbrzymie cyfry i żeby tych najwybitniejszych zawodników mogli kontynuować tą przygodę z siatkówką na przykład w SMS-ie z Palskim, które jest taką kuźnią polskich talentów w siatkówce, albo też w SOS-ach, w liceach, które będzie zorganizowane w Trójmieście. No właśnie, czyli ja rozumiem, że młodzież, która będzie uczęszczała do tych SOS-ów, będzie pod szczególnym takim okiem trenerów, którzy prowadzą te kadry. Oczywiście, tutaj na miejscu jest trener Krzysztof Niedziela.
ale to jest cała piramida jakby szkoleniowa. Jest koordynator wojewódzki, później jest koordynator taki makroregionalny. Na samej górze jest pan Zbigniew Krzyżanowski, który jest takim koordynatorem całego krajowym jakby tego programu. A nad nim jeszcze jest pan trener Waldemar Wspaniały, wieloletni selekcjoner naszej reprezentacji z olbrzymimi sukcesami w wielu klubach w Polsce. Także zebrała się tutaj ekipa wyjątkowo fachowa, która jakby nadzoruje to wszystko, co się dzieje i pan trener Niedziela będzie miał pełną opiekę, jeśli chodzi o merytorykę, o to, jak ma prowadzić zajęcia, w jaką stronę mają iść. Młodzież będzie przebadana, będzie cały czas konsultacje lekarskie, trenerzy będą przeszkoleni cały czas, te cykle będą monitorowane, będzie raportowanie, także idziemy w stronę profesjonalizmu, aby żadne dziecko, które uczestniczy w tym programie, nam się nie wymknęło i żeby nie próbowało siły w innej dyscyplinie sportu, bo nam wszystkim, Polskim Związku Piłki Siatkowej, zależy na tym, aby rozwijać polską siatkówkę. Oczywiście ona jest na bardzo wysokim poziomie. Męska reprezentacja zdobywa regularnie medale imprez międzynarodowych. Dziewczyny, mam nadzieję, pod wodzą nowego trenera Makowskiego, wróci na należne im miejsce, czyli w strefę medalową mistrzostw Europy. Ale my myślimy o tym, co będzie za 5-10 lat. Ta młodzież jest, jeśli będzie dobrze prowadzona, to jest nasza przyszłość, to jest nasza taka baza, na którą będziemy mogli opierać losy reprezentacji Polski za 5-10 lat. Dobra sytuacja w polskiej siatkówce, dobra pozycja w świecie, to chyba pomaga w przyciąganiu tej młodzieży do uprawiania tej dyscypliny. Kiedyś chyba tak nie było. No oczywiście, o wiele było mniej tych klubów, o wiele mniej możliwości. Pozycja polskiej siatkówki, mamy wspaniałych partnerów, jakimi są wielkie firmy, jest Polkomtel, oczywiście Plus. Niedawno wszedł Orlen, jest też Okocim, także Polski Związek ma wspaniałych partnerów, dzięki którym oczywiście łatwiej pracować i na tej niwie jakby profesjonalizmu, czyli polskich klubów ligowych i polskiej reprezentacji, ale też na dole. Siła polskiej siatkówki polega na tym, że jesteśmy dostrzegani też przez władze krajowe, bo te pieniążki, prawda, na ten projekt to oczywiście pochodzą z budżetu państwa. Tak jak wspominałem na konferencji, w zeszłym roku to było ponad 11 milionów złotych, w tym roku będzie lekko ponad 12 milionów złotych, także wszystko to kosztuje, ale dzięki doskonałym wynikom naszych reprezentacji i sile naszych klubów, które regularnie grają w finałach Lig Europy, w finałach rozgrywek europejskich, siatkówka jest postrzegana jako numer 2 i cały czas gonimy piłkę nożną. Wynikowo dawno przegoniliśmy, mam nadzieję, że popularnością pomalutku będziemy stąpać po piętach piłce nożnej. No właśnie, pan ma do czynienia z siatkówką na wysokim poziomie, miał i ma w dalszym ciągu. Kiedyś w innych warunkach trenowała młodzież, pan zresztą na pewno to pamięta. Czy my już doszlusowaliśmy do Europy pod tym względem? Mam wrażenie, że tutaj jeśli chodzi o infrastrukturę, nie ma problemu. Jest nowa hala w szkole, jest oczywiście tutaj hala, na której codziennie trenują i grają koszykarze ekstraklasy. Oczywiście powstało mnóstwo orlików, również w Starogardzie, na których też można śmiało trenować w okresy ciepła. Ta infrastruktura jest coraz lepsza. No ja sobie przypominam moje początki w szkole podstawowej numer 7. Tam sala była mniejsza od boiska siatkarskiego. Ja tutaj się stąd wywodzę. Pierwsze szlify brałem u pana Stanisława Wieczorka. To był mój wychowawca w szkole, ale mój pierwszy trener. I u pana Jacka Toczka, u którego, że tak powiem, terminowaliśmy już w starcie starogardański. Tym dwóm szkoleniowcom jakby zawdzięczam swoje część przynajmniej swoich umiejętności, bo później niestety moja kariera gdzieś musiała się połączyć z Warszawą, z MDK-iem warszawskim. Tam u trenera Wojciecha Góry jakby już szlifowałem swój talent, tak powiem w cudzysłowie. Natomiast warunki były o wiele gorsze. Ja mam nadzieję i jestem pewien, że to dofinansowanie, jeśli chodzi o sprzęt, te zmiany w infrastrukturze i też szkolnej, i tej boiskowej, i tej halowej powodują, że ta młodzież ma łatwiej. Tylko czy ta młodzież zawsze chce po prostu potrenować? Wiemy, niestety, choroba cywilizacyjna, czyli multimedia, telefony, iPady, komputery, różne gry, które są dostępne w każdym momencie, troszkę zabierają tą młodzież z podwórka czy z sali gimnastycznej do domu. My chcemy troszeczkę dzięki temu programowi tą tendencję odwrócić i żeby tą młodzież jakby zmobilizować do tego, że warto uprawiać sport, warto uprawiać siatkówkę i że w przyszłości można naprawdę dzięki regularnemu uprawianiu sportu osiągnąć zaplanowane cele w życiu.
Rozmawiamy w holu hali, gdzie znajduje się galeria sław starogardzkiego sportu. Pana osoba także tutaj jest wyeksponowana. Jest pan chyba w doborowym towarzystwie. Chyba miło, że jest pan w takim gronie. Oczywiście, no. Osoby pana Kazimierza Dejny, pana świętej pamięci pana Andrzeja Gruby, no i kilkunastu doskonałych zawodników powodują to, że czuję się zaszczycony, że jestem na tej tablicy upamiętniającej. Ja niestety nigdy nie byłem olimpijczykiem, nie byłem na Igrzyskach Olimpijskich, ale uważam swoją karierę za dobrze przebytą, za spełnioną, a to też zawdzięczam Starogardowi Gdańskiemu. Teraz oprócz siatkówki, bo jak wiadomo jest pan członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ma pan szkółkę siatkarską w Olsztynie, ale na co dzień także jest pan w parlamencie, zajmuje się polityką. Jest pan rozczarowany tym, co ogląda teraz w polityce? W sporcie obowiązuje gra fair, w polityce chyba nie. Jest pan rozczarowany? No ale ta polityka tak wygląda nie tylko u nas i to nie wygląda na przestrzeni ostatniego roku, tylko na przestrzeni 20-30 lat, kiedy ten parlamentaryzm w Polsce się normalnie rozwija, prawda? Bo nie mówimy o czasach jakby komunizmu w Polsce, ale podobne sytuacje są również w innych krajach, czy to tej takiej ukształtowanej demokracji zachodniej, czy też powiedzmy bardziej na południe i na wschód. No, polityka jest specyficzną dziedziną, ja się staram jak najmniej angażować w tą politykę taką bieżącą. Ja, dla mnie bycie posłem jest swoistą przygodą, swoistą taką realizacją kolejnego kroku, które sobie stawiam w życiu. Na pewno nie jest to ostatnie moje powiedziane słowo. Angażuję się przede wszystkim w tematy sportowe, w tematy młodzieżowe. I ta polityka oczywiście często bywam niesmaczony tym, co się tam dzieje. Natomiast jestem jakimś tam elementem tej całej sytuacji. Staram się na chłodno do tego podchodzić i wiem, że ci ludzie, którzy czasami na mównicy przed kamerami mówią różne rzeczy, potrafią za pół godziny usiąść przy jednym stole i zjeść obiad i normalnie wymienić poglądy normalnej sytuacji. Niestety media powodują to, że ta gra słów staje się ostra, czasami brutalna i moim zdaniem niepotrzebnie. Natomiast mam nadzieję, że takie osoby jak ja spowodują, że jednak że ci panowie i panie, które potrafią tak ostro zaatakować przeciwnika w mediach, troszkę stonują, bo dialog i kultura to jest moim zdaniem baza do tego, aby funkcjonować i być akceptowanym, i by być i się samorealizować. Kiedy następnym razem będziemy się mogli spotkać w Starogardzie? Zapraszam wszystkich gorąco. 21 września jest memoriał Maćka Olszewskiego. Staramy się ściągnąć razem z panem Jackiem Toczkiem jak najwięcej byłych zawodników SKS-u Starogard Gdański i nie tylko byłych zawodników, bo też staramy się, żeby przyjechał Daniel Pliński, reprezentant Polski, doskonały zawodnik, aktualnie z Krabbeł Chatów, w którym Maciek Olszewski jakby grał w piłkę plażową. Staramy się może jeszcze jedną czy dwie niespodzianki, czyli naszych aktualnych reprezentantów Polski ściągnąć. No, oczywiście termin jest średni, delikatnie mówiąc, ponieważ w tym samym terminie zaczynają się Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Gdyni i w Gdańsku, więc no jakby z tych reprezentantów, którzy tam będą grali udział, na pewno żadnego nie będzie, ale być może któregoś się da ściągnąć tutaj chociaż na godzinę, aby lekko zaprezentował swoje umiejętności, aby mógł pobawić swoją osobą publiczność i aby zaszczycił nasz memoriał, jakaś znakomita postać aktualnie grająca w piłkę siatkową. No i ponownie będziemy mogli oglądać w akcji pana Pawła Papkę. No ja już 3 lata może, oczywiście ruszam się cały czas, rowerek, koszykówka, siatkówka plażowa, no ale powiedzmy sobie szczerze, ta siatka dla mnie coraz wyżej wisi, a te boisko robi się coraz mniejsze, ale damy radę na pewno. Chodzi to przede wszystkim o zabawę, o fan, o to, żeby pobawić troszeczkę kibiców i sobie przypomnieć, jak to się po staremu grało. No, a w międzyczasie oczywiście będzie normalny turniej siatkarski, gdzie już panowie będą na poważnie grali na boisku i tam już możemy się spodziewać no, takich wyższych lotów i dużej skuteczności. Dziękujemy za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo.